Duże mrozy to często dla gospodarki duży problem. Z tego prostego powodu, że w takich momentach, kiedy faktycznie zima przypomina o sobie i daje o sobie znać w postaci niskich temperatur, no automatycznie wszystkie prace w budowlance, w deweloperce muszą zostać zatrzymane, no więc automatycznie rośnie nam bezrobocie. Ale to można powiedzieć, to jest absolutnie czynnik sezonowy, więc to nie powinno nikogo dziwić, przy czym jednak bardzo duże mrozy, z którymi mamy obecnie do czynienia, to już wyraźne szkody dla gospodarki, bo niestety wtedy w takiej skali mikro często spóźniamy się do pracy, czyli pracujemy po prostu o odrobinę krócej. Do tego dodajemy przecież odrobinę więcej psujących się chociażby samochodów, a więc też ten element powoduje dodatkowe wydatki, które wcześniej nie były planowane, które mogłyby być przeznaczone na inną konsumpcję, a tymczasem musimy niejako łatać ten domowy budżet właśnie przez tego typu nieprzewidziane sytuacje. Jak zawsze w gospodarce, jeżeli ktoś wydaje pieniądze, bo musi zapłacić na przykład za uszkodzony samochód czy za uszkodzony dom poprzez chociażby mrozę, automatycznie ktoś zyskuje, no, chociażby przez takie rzeczy jak firmy remontowe czy na przykład warsztaty samochodowe, ale wydaje się, że ten efekt pozytywnego wpływu na gospodarkę jest zdecydowanie mniejszy niż właśnie ten negatywny efekt związany chociażby z przerwanymi pracami, z koniecznością nadprogramowych wydatków, z ograniczeniem konsumpcji, czyli sprzedaży detalicznej, no i oczywiście z tym elementem makroekonomicznym, czyli nawet ograniczaniem dostaw energii czy też gazu do poszczególnych dużych fabryk.